Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na naszym odcinku Czy wiecie, że... No właśnie, czy wiecie, że słuchajcie, istnieje taka zdrowa dawka energii? Oczywiście, że jest i o tym Wam dzisiaj opowiem. Posłuchajcie, dziś sobie odpowiemy, czy rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy mamy cięższy dzień, a musimy jeszcze pewne rzeczy zrobić, albo po prostu mamy taki dzień, że nam się nic nie chce robić, też tak bywa, albo jesteśmy po nauce, a jeszcze musimy iść na trening, albo mamy dużo nauki przed sobą, bądź wracamy z pracy, a tu się okazuje, że jeszcze w domu wiele rzeczy jest do zrobienia. No i właśnie taki zastrzyk energii by nam się przydał. I dziś Wam, słuchajcie, opowiem o tym, skąd czerpać taką energię, skąd ją wziąć, skąd ten zastrzyk energii możemy pozyskać. No właśnie, dzisiaj Wam odpowiem i powiem, jakie produkty warto przekąsić, żeby złapać chociaż troszkę dawki, zdrowej dawki energii, co zrobić, jakie czynniki będą miały wpływ na to, żebyśmy mogli sobie też pozyskać więcej energii, żeby jeszcze coś zadziałać, coś jeszcze zrobić w ciągu dnia. A wiecie, że tak można i oczywiście są takie dawki energetyczne bardzo zdrowe i oczywiście nie mowa tutaj o jakichś niezdrowych produktach wysokocukrowych czy napojach energetycznych. Nie, 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 absolutnie nie. Dziś oczywiście tylko zdrowo. I o zdrowiu opowiem, o tym, że ta dawka energii, zdrowa dawka energii istnieje. Słuchajcie, najpierw Wam opowiem o tym, skąd, słuchajcie, gdzie znaleźć taką małą dawkę energii, która nas rzeczywiście tutaj podniesie do góry i da dużo takich sił witalnych i energii. No właśnie, jest. Są takie składniki, produkty, które możemy sobie po prostu przekąsić. Słuchajcie, no właśnie, powiedzmy, że orzechy. Orzechy laskowe, włoskie, pekan. Przeróżne orzechy mają mega dużo mikro-makroelementów, właśnie witamin i one ekspresowo dadzą nam tą dawkę energii. I słuchajcie, ile ich zjeść? Myślę, że jak garść takiego orzechu przekąsicie, to od razu zobaczycie, że zupełnie inaczej się poczujecie. Mamy orzechy, co tu jeszcze? No właśnie, podobnież mówią, że warto, słuchajcie, zjeść owsiankę rano, czyli płatki owsiane, one powolutku uwalniają właśnie tą dawkę energii i wtedy, kiedy na śniadanie zjemy taką owsiankę, to rzeczywiście zupełnie inaczej ten nasz dzień wygląda. Mamy taki mocny, energetyczny dzień, czyli owsianka, płatki owsiane, jak najbardziej wskazane. No, pomyślmy tutaj o następnych produktach. Słuchajcie, samo to, że owoce, banany, mega dużo witamin, magnezu. Sami wiecie, że sportowcy wsuwają banany i to widać. Sławny banan, bułka z bananem u małysza. Także banany świetną dawką energii. Dalej, mówimy tutaj też o jabłku. Jabłuszko przekąszone, też witamin, mega moc i od razu dawka świetnej energii. Dalej, jeśli mówimy tutaj już o owocach, to tak samo kiwi, słuchajcie, tak samo cytrusy, czyli pomarańczka czy mandarynka, zjedzona 2-3 i te zobaczycie, że ekspresowo tej energii nam przybywa. Dalej, jeśli mówimy tu o następnych takich produktach, awokado, słuchajcie, naturalne, zdrowy, że tak powiem, tłuszcz i oczywiście świetnie wołeczko, ekstra, awokada, rewelacja. Nie mówię, żeby cała awokado zjeść, ale chociaż sobie czwarteczkę awokado przekąsić albo zrobić jakąś sałateczkę na szybko, super sprawa. Słuchajcie, pestki dyni, rewelka, też duża dawka witamin. Złapać garść tych pestek albo dodać też do jakiejś sałatki, albo zrobić sobie jakiś koktajl taki owocowo-warzywny i troszeczkę tych pestek dodać, super sprawa. Bądź zjeść jakiś jogurcik i do jogurtu na przykład wsypać sobie te pestki dyni i jeść troszkę orzeszków. Ekstra sprawa. Także zobaczcie, jest bardzo dużo różnych produktów, które nam rzeczywiście dadzą dużą dawkę energii. Ale też bardzo znane są, słuchajcie, u sportowców daktyle. Rzeczywiście dość wysoko cukrowe są, tak? Czyli tych węglowodanów jest bardzo dużo, ale mega działają. Spróbujcie. Sama próbuję czasami zjeść sobie daktyla i wiem, że działa. Także daktyle, świetna dawka energii. Moi drodzy, tutaj mówimy o tych produktach, ale sami wiecie, że możemy sobie bardzo fajne
zrobić też koktajle, czyli połączyć na przykład banan, kiwi i na przykład, nie wiem, jak macie truskawki, teraz może nie sezon, ale nawet mrożone truskawki, zblendować to i świetny koktajl taki owocowy, troszeczkę dodać jogurtu albo mleka, mega dawka energii i od razu rzeczywiście takie fajnie nastawia na nogi. Także mówimy o tych produktach owocowych takich, ale moi drodzy, nawet kawałek ciemnej, nawet bym powiedziała lekko łyżkawej czekolady, nie mówię, żeby od razu całą tabliczkę czekolady zjeść, ale ze dwie, trzy takie małe tabliczki, to też dużo mikro, makro elementów, dużo magnezu jest, duża zawartość właśnie tych takich składników, które rzeczywiście nas troszeczkę, że tak powiem, obudzą. Także tutaj, jeśli mówimy o takich typowo właśnie produktach, ale jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że na przykład co tu zjeść, żeby ten dzień zupełnie inaczej wyglądał, czyli na śniadanko albo na drugie śniadanko, warto, słuchajcie, takie produkty jak właśnie jak kasza gryczana, kasza jaglana, jak fasola, jak, słuchajcie, chudy biały ser, tak, jak jajka, tam gdzie jest naprawdę dużo właśnie białka i też fajny, zdrowy, że tak powiem, tłuszcz jest i jest też dawka pewnych zdrowych węglowodanów, te produkty też również dodadzą nam energii, a zarazem nie mają wysokiego poziomu glikemicznego, ale o tym nie będę oczywiście dalej mówić, bo ważne są te składniki, które moglibyśmy zjeść, żeby rzeczywiście ta dawka energii doskoczyła do nas, słuchajcie. Także jest bardzo dużo różnych składników. Miód na przykład, tak? Miód mega super. Kanapeczka z miodem można zjeść, ale można sobie nawet, słuchajcie, po prostu łyżeczkę miodu zjeść. Wiem, że jest słodki, więc ja nie mówię, że dużo, ale jak sobie łyżeczkę miodu raz dziennie zjem, to się nic nie stanie, a też super taka dawka. Moi drodzy, to my tu jeszcze moglibyśmy powiedzieć, no tak jak Wam mówiłam, dużo powiedziałam o takich produktach, ale mówiłam też o owocach, ale nie możemy zapomnieć, słuchajcie, oczywiście o warzywach. Już wspominałam tutaj o fasoli, wspominałam też o innych warzywach, ale na przykład zrobienie koktajlu z zielonych warzyw. Super, mega fajna sprawa. Nawet różnych takich sałatkę sobie zrobienia, sałatki z brokoli, troszeczkę pomidora, nie wiem, właśnie pestek dyni, czy jakichś orzeszków, trochę oliwę, super, też stawia na nogi. Także połączenie, nie tylko pojedyncze, takie połączenie takich różnych składników lub zjedzenie po prostu jednego produktu, o tym co Wam mówię, naprawdę działa. No ale powiedzmy, no nie mamy takiej przekąski, ale jak tutaj sobie zwiększy tą energię, po prostu wypijając coś. No właśnie, i mówią, że rano wypijcie szklaneczki ciepłej wody z sokiem z cytryny i jeszcze mówią łyżeczką miodu, stawia na nogi i daje dużo energii. Także mamy wodę z cytryną. Możemy sobie tutaj, wracając do tego, robić różne koktajle owocowo-warzywne, które też są bardzo pożywne i dają właśnie dużą dawkę dobrej energii. Słuchajcie, mówią o tym, że sok z buraków, są znane również też u sportowców, że jest, ma dużo antyoksydantów, jest bardzo zdrowy, bardzo dużo witamin ma sok z buraków, także tutaj też polecam. No ale sama woda, sami wiemy, że jeżeli jest mało tej wody w naszym organizmie, to też jesteśmy zmęczeni, osłabieni, nam się nie chce, więc podstawa, regularne picie wody. Tutaj też oczywiście od razu zauważymy, że energii mamy więcej, jeżeli dostarczymy odpowiednią ilość wody do naszego organizmu. Mówią też, że zielona herbata też stawia na nogi. Jest odpowiedni sposób parzenia, bodajże tam około 70 stopniach trzeba ją zaparzyć. Natomiast daje też powera zielona herbata. Także widzicie, jest wiele produktów, które moglibyśmy sobie wrzucić do plecaka czy do torebki i ze sobą wziąć, żeby sobie po prostu czasami energetycznie doładować nasz organizm. Ale powiedzmy, że tu mówimy o takich składnikach. Ale zadając sobie pytanie, jakie czynniki mogłyby wpłynąć na to, żebyśmy nagle zdobyli więcej energii? No właśnie. Przede wszystkim ruch na świeżym
powietrzu. To jest number one, czyli aktywność fizyczna. O tym się mówi i dobrze myślę, że o tym wiecie, że aktywność fizyczna jeszcze na świeżym powietrzu wskazana i daje powera. Wyjście po prostu na słoneczko. Jeżeli tylko się pojawi, mamy fajne promienie słoneczne, wyjdźmy chociaż chwilkę na powietrze, na słoneczko i słuchajcie, od razu też poczujemy się zupełnie inaczej. No dobrze, nie ma słoneczka, powiedzmy, jest bardzo zimno na dworze, ale tej energii nam brakuje. Weźmy zimny albo chłodny prysznic. Też słuchajcie, fajnie pobudza nasz organizm, zwiększa krążenie krwi, przez to jesteśmy bardziej tacy rzeźcy, czyli działa bardzo fajnie orzeźwiająco i energetycznie. Czyli zimny prysznic, moi drodzy, tak? Co by tu jeszcze moglibyśmy powiedzieć? No, jest wiele rzeczy, każdy z nas sobie mógłby jakieś sobie znaleźć sytuację, gdzie w jakiś sposób się doładować, bo powiemy tak, no okej, na mnie działa na przykład włączenie sobie fajnego kawałka, jakiegoś kawałka utworu, tak? Czyli jakąś fajną muzykę sobie puszczamy. I myślę, że tutaj, żeby się pobudzić, to taką jakąś energetyczną muzykę, ale oczywiście każdy z nas wybiera albo rock, albo pop, albo dance i tak dalej, ale taki kawałek, który nas od razu stawia na nogi. Moi drodzy, mówimy o muzyce, a wiemy, żeby mieć czasami doładowanie takie w ciągu dnia, bo głowa leci, to drzemka, słuchajcie, drzemka fantastycznie działa. Natomiast pamiętajcie, że drzemkę mówią, że od 15 do maksymalnie 30 minut, dlatego, że nie wchodzimy w tą drugą fazę snu i to jest wystarczająco. Stawia na nogi drzemka, moi drodzy. Tylko pamiętajcie, żeby po prostu nie więcej jak 30 minut, bo wtedy jak śpimy za długo w ciągu dnia, to jesteśmy rozespani i w drugą stronę to działa. No i oczywiście, żeby energii było w ciągu dnia ogólnie dużo, to pamiętajmy o regularnym śnie, czyli wysypianie się. To też wpłynie, żebyśmy mieli siłę każdego dnia. Także nie jest tego, słuchajcie, jest tych różnych takich sytuacji, jak się możemy doładowywać, że tak powiem. Moi drodzy, ale mogę powiedzieć Wam jeszcze na przykład o olejkach eterycznych, albo na przykład świece takie zapachowe są. Słuchajcie, na przykład weźmy na taki kominek zapachowych sobie, dajmy trochę kropelek pomarańczki albo cytrynki. To bardzo fajnie orzeźwi atmosferę i energetyzuje powietrze i rzeczywiście też podobnież będzie fajnie działo na energetyzując na nasz organizm. Ale mówię, że nie tylko tutaj cytrusy, bo może to być mięta pieprzowa, może być eukaliptus. Także są jeszcze inne zapachy, które nas troszeczkę rozbudzą. Czyli mówimy tu właśnie o tych olejkach energetycznych. No dobrze. Myślę, że wiele rzeczy tutaj sobie powiedzieliśmy i powiedzieliśmy o ruchu na powietrzu, o aktywności, o śnie i o innych rzeczach. Oczywiście każdy z nas już gdzieś tam sobie znalazł taki moment, gdzie wie, że ta głowa leci, że jesteśmy znużeni i zmęczeni. Czasami bywa u niektórych osób tak, że już wiecie, że na przykład w tych i tych godzinach zazwyczaj gdzieś tam ta energia troszeczkę słabnie w ciągu dnia i staracie się, szukacie pomysłu, co tu zrobić, bo jeszcze tyle rzeczy jest do zrobienia, a ja energii nie mam. No więc macie receptę, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam tu fajnie poradziłam. Czyli powiedzieliśmy o składnikach odżywczych, które warto sobie po prostu przekąsić, o tym, żeby ogólnie dbać o zdrowe odżywianie, no i jakie czynniki mogłyby wpłynąć na to, żebyśmy jeszcze bardziej tutaj, słuchajcie, się doładowali mega, mega dawką energii. Także no, najważniejsze, tak reasumując wszystko, co jest ważne? Ruch, moi drodzy, czyli aktywność fizyczna. Następna sprawa to zdrowe odżywianie. I chciałam powiedzieć, że też bardzo ważna rzecz, żeby się nie najadać wieczorem i w nocy, bo podobnie, że rano się budzimy, jesteśmy najedzeni, to organizm nie funkcjonuje tak dobrze i tej energii od rana niekoniecznie mamy. Także pamiętajcie, zdrowe odżywianie, oprócz aktywności fizycznej, no i wspominam jeszcze raz, sen, czyli wysypianie się. To są trzy podstawowe sprawy, o które musicie zadbać, ale oprócz tego macie dużo różnych informacji ode mnie, więc spróbujcie, zobaczcie, czy działa. Mam nadzieję, że da Wam takiego powera i obudzi troszeczkę wtedy, kiedy będzie tego potrzeba. Mam nadzieję, że wysłuchaliście, podobało Wam się
to dzięki za, że tak powiem, wspólne spotkanie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia, do następnego.